Siemaneczko, witam was w nowym filmie. Zauważyłem, że ostatni film o teście lutownicy laserowej wam się spodobał i przypadł wam do gustu. Za to dziękuję, widać to po wyświetleniach. Nie ukrywam, że to jest najbardziej popularny film w tym momencie na moim kanale. Było dużo głosów o to, gdzie jest zabezpieczenie na moje biedne, piękne, kochane oczy. No i tu muszę, tak powiem, ukłonić się nisko i faktycznie przyznać rację, że niezbyt popisałem się, nie mając żadnego zabezpieczenia na te oczy. Także z góry wszystkich przepraszam. W sumie samemu siebie mógłbym przeprosić, bo to moje oczy i to ja mógłbym zrobić sobie krzywdę. No wyszło jak wyszło, już tego nie cofniemy. W każdym razie, korzystając z tego, że jeszcze widzę, nagram dzisiaj kolejny film. Film z naprawy iPhone'a 11 Pro na brak sieci. To jest dosyć fajna usterka, którą mam nadzieję, że uda nam się razem naprawić. Zapraszam pod lutownicę, rozbieramy go i zobaczymy, co da się z tego wykrzesać. Zatem mamy naszego pacjenta tutaj na stole. Pierwszą taką rzeczą, taką podstawową rzeczą, którą wypadałoby sprawdzić, jest to, czy telefon widzi e-mail. To też powtarzałem na poprzednich streamach czy filmach. Sprawdzamy gwiazdka potek 06 potek. Jeśli pojawia nam się ten e-mail, a pojawia się, to w tym wypadku jest jakaś komunikacja z basebandem, także mamy jakiś plusik. No ale co dalej? No podobno ten zasięg nie działa. Po pierwsze, na pewno warto zweryfikować, czy poprawna jest godzina. Myślę, że pierwszej 23 nie mamy, przynajmniej tak wygląda za oknem, że jednak nie ma pierwszej w nocy. Pierwsze, co też można ogarnąć albo sprawdzić, to czy telefon jest połączony pod sieć Wi-Fi i czy jest poprawnie zsynchronizowany z zegarem data, godzina, bo to jest niezbędne, żeby telefon znalazł sieć. Hasło wpisane. Czekamy, czekamy, czekamy. I czy się doczekamy? Doczekaliśmy się, okej. Powinno nam tu zaraz wskoczyć poprawna data i godzina, jeśli jest ustawiona autosynchronizacja. Ale chyba nie ma. No jest ustaw automatycznie. A, bo jest, strefa czasowa Los Angeles. Warszawa, to ja. To ja jestem w Warszawie. Mamy pierwszą 10.24. Data, domyślam się, że też jest dobrze ustawiona. Jaka jest data? Data jest piątek, 4 lutego. Wszystko się zgadza i jesteśmy w tym samym momencie. No i co teraz? W tej chwili powinniśmy tak naprawdę sprawdzić, czy widzi tą sieć, czy widzi ten zasięg, wsadzając kartę SIM. Nie mam żadnej testowej, także ukradnę kartę SIM od siebie i sprawdzimy, czy w telefonie się ta sieć pojawi. No bo też jest, słuchajcie, jest taka opcja, że na przykład źle była ta strefa czasowa ustawiona. No i się okaże, że tu wszystko działa i to wcale nie jest zepsute. Okej, karta SIM wsadzona. Pamiętajmy to, że u mnie tutaj na tym biednym kościelnym jest bardzo, bardzo, bardzo słaby zasięg, także niekoniecznie to musi zadziałać. Sieć komórkowa, mamy w to wejście, jest spoko, no ale nadal nie mamy żadnego zasięgu. Wybór sieć automatycznie. No dobra, zobaczymy jak nie automatycznie, czy w ogóle jakiekolwiek sieci nam pokaże, bo w teorii też powinno. No dobra, coś pokazało, no ale nie loguje się do sieci. No ja mam Orange na tym samym telefonie i jakaś tam kreska zasięgu jest, także no ogólnie ten zasięg, jaki by nie był, powinno się połączyć. To nie jest tak, że mam tutaj brak sieci i totalnie jest 0-0. Coś się powinno tutaj pojawić, no ale nic się nie dzieje. Spróbujemy jeszcze tryb samolotowy. Jeszcze raz odpalamy i ostatnia szansa. Jak nie zadziała, rozbieranko. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. No nie działa, nic się nie zmieniło, magicznie się nie naprawiło. Jeszcze może jedna rzecz. Spróbujemy włączyć mu tylko 3G i zobaczymy, może 3G załapie. Czasami tak jest, że na przykład nie działa LTE, a działa 3G. No to już kwestia też układów, które są uszkodzone na płycie głównej. No nie, tu się nic nie zmienia. Jak nie działało, tak nie działa. No i co, zaczynamy go rozbierać, bo nic innego nam nie pozostało do zrobienia. Przerzucę sobie kartę z powrotem. No i pytanie, czy u mnie zadziała, czy nie? No to u mnie to zadziała, no powinno zadziałać, musi zadziałać. Dlaczego u mnie też nie działa? No dawaj, Franek, działaj. Czyli co, u mnie też nie działa? Czyli co, jak się wylogowało, to już się nie chce zalogować? Dlaczego mi to robisz dzisiaj? Chyba jednak w tym moim miejscu nie ma zasięgu, przynajmniej nie może go złapać, siedząc tutaj, także ja sobie po prostu pójdę z boku i zobaczę, czy złapie mi tą sieć. Dobra, jest, złapało. Jednak mój, jestem w czarnym bermudzkim trójkącie, widzicie, tu działa. Słuchajcie, no to może sprawdzę po prostu ten telefon, ten, odchodząc z mojego stanowiska, bo wychodzi na to, że ja mam bermudzki trójkąt kościelny w swoim stanowisku i po prostu jest lipa. No niestety nie, to nie to. Pomimo tego, że odszedłem tutaj poza klatkę Faradaya, w której siedzę, niestety tutaj nadal nic się nie pojawiło, także wydaje mi się, że magicznie się pojawić nie pojawi. No i co pozostaje nam jednak? Rozebranie tego telefonu, przeprowadzenie dalszej diagnostyki. No to co? Zaczynamy rozbierać i zobaczymy, co kryje się w środku tego zacnego telefoniku. Ciekaw jestem, czy był rozbierany, czy był grzebany. To zawsze jest taka trochę niewiadoma z tymi telefonami. Tak naprawdę kwestia tego zasięgu to mogą być układy, może być kwestia anten, wiele może być problemów, ale wszystko sobie po kolei ogarniemy. O ile włożę tutaj tego wariata, żeby
wyjąć ten ekran. Och, siedzi. Chyba nie był otwierany, powiem wam szczerze, bo dalej łatwo nie idzie i nie chcę się poddać. Byłoby prościej, gdybym to zrobił na ciepło. Ale chyba dam sobie radę. Coraz bliżej. Chyba się już udało prawie. Jeszcze trochę, no dawaj, wychodź. Nie, jednak to nie mój dzień. Muszę sobie pomóc trochę powietrzem. Oczywiście nie grzeję 400 stopniami. Delikatnie podgrzejemy tą uszczelkę, która jest wokoło ekranu. A masz zła uszczelko, top się. Powinno wystarczyć. I teraz zobaczymy, co to będzie, co to będzie. Nadal nic. Wyjmij się, kurwa. Jednak wolę telefony, które były otwierane już. No, jeszcze trochę, kochanie, jeszcze trochę. A, mam cię! Tak! Wychodź, ty dziadu, wychodź, o. Dobra, mamy pewność, że chyba nikt go nie otwierał. No chyba, że tak go ktoś zakleił, że po prostu... Nienawidzę tego. No wychodź. O. Chyba nie wiem, czy widzicie, ale spływa po prostu po mnie pot. Dziewiczy iPhone. Zepsuty. Brak sieci, czyli nikt nie grzebał. Dlaczego mówię, że to nie mój dzień? Bo dzisiaj mnie tak napierdala noga, tak mnie udo boli, że to jest po prostu niesamowite. Bo zacząłem prowadzić zdrowy tryb życia, chodzę na siłownię. I albo sobie nadciągnąłem to na tej siłowni, albo gdzieś się poślizgnąłem. No nieważne, w każdym razie tak mnie napierdala udo, że po prostu nie myślę o niczym innym. Taki telefon, który nie chce się otworzyć, wcale mi w tym wszystkim nie pomaga. Okej, jedno odpada. Bateria, pamiętamy o baterii, ona się tutaj schowała. I znowu lekcja wujka Łukasza. Pierw bateria, potem reszta i będzie wszystko dobrze. Bateria. Bateria, mówię. Dobra, jest odpięta. I teraz możemy odpinać spokojnie wyświetlacz i inne taśmy, które nam są tutaj zbędne. Najważniejsze, żeby ten wyświetlacz odpiąć, bo nam przeszkadza najbardziej. Dobra. Mamy to, mamy to. No i co? Dalsze rozbieranie, czyli wszystkie taśmy, które tutaj widzimy, musimy porozpinać, bo skoro jest telefon nieruszany, to raczej wydaje mi się, że tutaj nie jest kwestia żadnej anteny. Aczkolwiek zerknę na to pod mikroskopem, ale tu jeszcze chyba musimy tą blachę zdjąć od aparatów. Spoko, nic mi tu nie wpadło. O, wpadła jedna śrubka. Okej, wszystko tutaj jest rozpięte. Teraz magiczny śrubokręt. Odkręcamy te duże śruby. Dobra, chyba to wszystko. Tu musimy się pozbyć jeszcze tego wichajstra. Jest sieć. Było ciężko, ale się nie poddałem. Słuchajcie, nie wolno się poddawać. Nieważne jaka jest sytuacja, nie wolno się poddawać. Nawet w tak prostej czynności. Skakujemy pod mikroskop, zobaczymy co tutaj się dzieje. No i co my tu mamy? Tu wszystko wygląda dobrze. Nie ma żadnych uszkodzeń. Tutaj też nie, tutaj też nie, tutaj też nie. No to co? Rozklejamy. Żeby rozlutować tą płytę, potrzebujemy tego diabelskiego podgrzewacza. On jest przystosowany pod płyty do 11 Pro. Minusem tego urządzenia jest to, że są te łapki, które trzymają tą płytę niby, ale na przykład 11 Pro jest ciężko złapać, bo nie mają za co złapać tej dolnej połówki, tak? Bo musimy ją rozlutować i musimy zdjąć górną połówkę, no ale trzeba jakoś przyblokować tą dolną. No i tutaj jeszcze jak cię mogę, jest szansa, żeby przyblokować, no ale tutaj już żaden skarb, nic nam nie wystaje, żeby to przyblokować, także też trochę takie rozwiązanie, no, mógłby się ktoś bardziej postarać. Jeśli nas oglądacie, my friendy, poprawcie ten podgrzewacz. Odpalamy 175 stopni. Czekamy, aż po prostu nam ta temperatura podrośnie. W międzyczasie jeszcze jedna rzecz. Można sobie wkręcić śrubkę w jeden z tych środkowych gwintów, żeby łatwiej potem tą płytę główną podnieść. Ja sobie wkręcę ją tutaj. I tym prostym sposobem za 2-3 minutki, jak znajdę pensetę, złapę sobie za tą wariacką śrubkę i podniosę płytę i stanie się magia. Oczywiście, jeśli nadal mnie oglądacie, a w międzyczasie to się rozlutowuje, a nie zasubskrybowaliście jakimś cudem mojego kanału, how dare you? To zróbcie to teraz. Pamiętajcie też o komentarzu pod filmem. Okej, minęło parę minut. Mam tutaj 175 stopni, pyknął mi ten podgrzewacz. Łapę za śrubkę magiczną, którą przyszykowałem i próbuję podnieść płytę. Dobra, zapomniałem, muszę przytrzymać, bo przecież ten podgrzewacz, który ma trzymać płytę, jej nie trzyma. Ach, wszystko trzeba robić samemu. Przytrzymuję za czytnik SIM, łapę za to. Ach,
Mam cię. Trochę przyłapało mi w tym lewym rogu, ale nic się nie stało. Skorzystamy z możliwości, póki płyta jest ciepła, wyczyścimy szybko dolną połówkę. Lutownica w rękę, grot w rękę, plecionka w rękę i lecimy z koksem. Jak zapewne pamiętacie, mamy tutaj cynę tą niskotopliwą, 140-stopniową, także samo w sobie czyszczenie jest naprawdę przyjemne i powinno iść bezproblemowo. Gdzie są moje obcążki? Gdzie są moje obcążki? Tu są. Uff, już myślałem, że ktoś mi zakosił moje kochane obcążki. Dobra, z grubsza. Tutaj też nikt z tego strzelać nie będzie, także nie musimy tego robić naprawdę jakoś rewelacyjnie. No ważne, żeby zdjąć jak najwięcej tego starego lutowia i też będzie spoko. Wstępnie skończone. Przetrzemy to delikatnie i zajmiemy się górną połówką. Izopropanol i przetrzemy ładnie to, co żeśmy wyczyścili. No, wygląda to trochę średnio. Jakby takie przyśniedziałe były te pola trochę. Zajmiemy się tą częścią i będziemy mogli przystąpić do pomiaru. Przy górnej połówce użyjemy Quanley iPinch. Spoko sprzęcik. I tutaj robimy dokładnie to samo. Plecionka, grot i jazda. Nie no, nie dadzą mi kurwa tego zrobić. Wracam do gry. Przyjechała zmywarka. Zbliżamy się naprawdę do wielkiego finiszu, jeśli chodzi o remont. Meble w sali szkoleniowej już są. Część sprzętu, czyli mikroskopy, stacje lutownicze też już są, także już niedługo nagram wam film pokazowy, jak to wygląda wszystko. Uch, te kulki się nie kończą. Jest, udało się. Nigdy w życiu mi się nie dużyło tak czyszczenie tego. Po prostu dzisiejszy dzień jest dniem, który chyba będzie skazany na porażkę i mam nadzieję, że nie przełoży się to na tą naprawę. Byłoby mi bardzo smutno. Wiadomo, że fajnie jest, jak wszystkie naprawy wychodzą, ale życie to weryfikuje. Wyczyścimy płytę, tą część, gdzie lutowaliśmy. Niech będzie ładnie. Mamy w takim wypadku dwie wyczyszczone połówki od iPhone'a 11 Pro. Co najlepsze, tutaj akurat w tych modelach już i wyższych, już nie ma tak, że wszystkie rzeczy związane z zasięgiem są na tej części RF tak zwanej, czyli tej dolnej, tylko Apple sobie stwierdził, że wrzuci sobie też część odpowiedzialnych rzeczy za zasięg tutaj, czyli mamy trochę tutaj i trochę tutaj. Czyli tak naprawdę musimy szukać na dwóch połówkach, dlaczego nam nie działa zasięg? Okej, no chcieliście mi sprawić problem, to trochę jest, ale ja myślę, że sobie dam z tym radę. Także może zaczniemy od dolnej połówki, te z diody na mierniku. Ogólnie tutaj mamy tak zwanego tego WTR-a, tak? Czyli taki układ, który no, pozwala nam łączyć się z siecią. On jest bardzo ważny i on bardzo lubi padać. Ogólnie to dużo ludzi po prostu go wymienia z automatu, tak? Jeśli jest e-mail, czyli mamy z basebandem komunikację, baseband sobie tutaj się nam ukrył, no to kolejną rzeczą, która być może jest uszkodzona, jeśli telefon się nie chce do żadnej sieci zalogować, no to jest właśnie WTR. Ale nie będziemy tego robić, bo na razie sobie przemierzymy, sprawdzimy, czy może gdzieś nie ma jakiegoś przywarcia na jakiejś linii, bo tych linii zasilających te układy jest bardzo dużo. Także tak naprawdę to nie musi być tutaj, może też być coś na górnej płytce, czy mam nadzieję, że zaraz się przekonamy, no ale warto ogólnie sobie przelecieć po prostu takie jakieś newralgiczne kondensatory, które tu widzicie, które ogólnie widzimy naokoło takich układów, sprawdzić, czy tutaj gdzieś nie ma jakiegoś głupiego przywarcia. Tylko nie wiem, co ja w tym sumie teraz sprawdzam. O, już jest dobrze. Tu jest masa, a z drugiej strony jest OK. Sprawdzamy sobie elementy naokoło jakiegoś układu, który ewentualnie za coś odpowiada i sprawdzamy, czy nie ma jakichś przywartych kondensatorów, bo to nam da do myślenia, że o, tutaj coś jest nie tak. Wtedy pytanie, czy to jest uszkodzony ewentualnie kondensator, czy jakaś linia, do której jest spięty tym kondensatorem dany układ. No, ale tutaj widzę, że chyba w miarę jest w porządku. Nie korzystam teraz z ZXW. Jeśli będzie taka potrzeba, to odpalę. Postaram się zrobić to teraz na sucho, po prostu przepatrzeć wstępnie, tak jak to robię po prostu codziennie, bo nie zawsze odpalam ZXW, żeby sprawdzić, o, który ten kondensator jest od czego. Po prostu sprawdzam wstępnie i ewentualnie jak coś mi się napatoczy, co wydaje mi się dziwne, to wtedy sobie takim ZXW pomagam. Tutaj wydaje się być w porządku. Tutaj też jakichś takich wizualnych uszkodzeń nie widzę. No, czasami jest tak, że jest dziura na przykład, nie? Patrzysz, a tutaj wow, co tu się stało? Jest dziursko. No ale tutaj nie ma takiej dziury, nie ma nic spalonego, także no, tutaj trzeba się trochę wykazać inwencją. Po prostu wysilić mózgownicę i znaleźć winowajce. I tutaj, tu mamy też takie miejsce, w której są jakieś wzmacniacze od GSM-u. To jest już górna połówka, czyli ta, na której jest między innymi procesor. No i tutaj też możemy sobie ewentualnie przemierzyć niektóre z tych rzeczy, żeby sprawdzić, czy gdzieś jakiegoś głupiego głupiego zwarcia nie ma. No to jest na pewno kondensator i mamy tutaj na pewno zero. I teraz mogę sobie odpalić ZXW, bo to jest ten moment, w którym jest coś dziwnego i teraz chwila prawdy.
Mamy ZXW, szukamy iPhone 11, 11, 11 Pro i nas interesuje Core, to jest płytka górna, RF płytka dolna i to jest właśnie, to jest to miejsce, w którym się znajdujemy na mikroskopie i to był, jeśli się nie mylę, ten kondensator. Kondensator C1402 i on jest kondensatorem, który jest na jakiejś linii no coś robi. I tu powinniśmy mieć wartość, bo ZXW nam fajnie to pokazuje, na teście diody 0,5. No a mamy, sprawdzimy jeszcze raz, mamy 0. I co teraz? Są dwie opcje. Albo ściągamy układ, bo być może to jest problem z układem. Tylko zobaczcie, że tutaj do tego kondensatora jest podpięte, są podpięte dwa układy tak naprawdę, tak? Bo mamy tutaj ten sygnał, tu też inne kondensatory, tu jest ten sygnał. Także na pewno prościej jest w tym momencie zdjąć kondensator, ewentualnie inne, które tu są, bo jeszcze mamy tutaj kondensatory, tak? Także one też na pewno są na zwarciu. Możemy strzelić po prostu i po prostu zacząć je zdejmować. No łatwiej jest zdjąć tam trzy kondensatory, no prosta matematyka. Zdejmujesz trzy kondensatory, jeśli nadal jest zwarcie, no to ściągasz układy. Nie rwiesz wpierw układów, no bo po co rwać ten układ, a potem się okazuje, że to był ten maluteńki, jeden maluteńki kondensatorek. Dlatego ja zawsze jestem zdania, że jednak zaczynamy od kondensatora, także i tym razem zrobię to. Tylko już dzisiaj, bo nauczyłem się po poprzednim streamie, tam live'ie, że jak wyrywam kondensator, to mogę wyrwać pole i żebym tego teraz nie robił, żebym nie narobił sobie roboty, bo nie chcę już robić tego telefonu, to zrobię to poprawnie, także patrzcie i uczcie się. Tu jest nasz winowajca, czyli ten mały kondensatorek, być może winowajca oczywiście, ten mały kondensatorek po lewej stronie, lewy dolny róg tego układu. Oczywiście są tam jeszcze dwa kondensatory, ale na razie skupmy się na nim, bo on mi pierwszy tutaj napatoczył się, także spróbuję od niego. I co? Normalnie bym to zrobił tym narzędziem, a że chcę być dobrym Łukaszem, zrobię to poprawnie, czyli wylutuję go lutownicą. Brawa, brawa, tak, 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 tak powinno to wyglądać. Damy mu trochę topnika. I troszeczkę tutaj, troszeczkę tutaj. O. Poszło aż za szybko, myślałem, że będzie gorzej. Sobie go odłożę tutaj na bok. Powiem szczerze, nie wyszło źle. Jest, pola są. Nic nie zepsułem. To jest właśnie to, jak się wyciąga wnioski. Coś zepsułem wcześniej, musiałem potem to naprawiać, spędziłem na tym więcej czasu, a potem stwierdzam, dobra, nie będę tego robił, nie będę wyrywał kondensatorów skalpelem, chociaż on, jak się na niego patrzę i po prostu tak myślę, chciałbym wyrwać tego kondensatora tym skalpelem, nie! Sprawdzamy teraz miernikiem, jaką wartość mamy na tym naszym wylutowanym, już nie będącym na płycie kondensatorem, a raczej na polach, które po nim zostały. Oczekujemy wartości zbliżonej do 0,5 V. Jeśli nadal jest tam zwarcie, no to zabieramy się za dwa pozostałe kondensatory. Jeśli nie ma zwarcia, to jesteśmy w domu. Jeśli wywalimy potem po zwarciu, jeśli będzie to zwarcie, wywalimy dwa kondensatory, to rwiemy układy. Mam nadzieję, że nic nie pomieszałem. Niestety nadal jest zwarcie. Żeby nie było za łatwo, zabieramy się za kolejne kondensatory, które tu są. I to były chyba te dwa. Ja sobie jeszcze zerknę na wszelki wypadek, które to były kondensatory. Tak, zdecydowanie te dwa tutaj. No nic tu chyba więcej nie podpięte. A nie, tutaj jeszcze mamy. A jeszcze ten układ jest podpięty. Ja pierdziel. No to nic, ściągamy. I jeden jest zdjęty. Czekajcie, nie będę ściągał drugiego. Sprawdzę, czy nie ustąpiło przypadkiem zwarcie. Jest! To jest to! Kurczę, udało się, ale trafiłem za drugim razem, czyli nie za pierwszym, a za drugim razem trafiłem go! Zobaczcie, ten mały skubaniec, ty mały kondensatorku. Taki mały wariat, a tu narobił nam problemu. Zobaczymy, czy tutaj ustąpiło też nam to zwarcie. No musi, no jak jest linia spięta tutaj, to no to łaski nam nie robi. No. A jest! 0,50, tak! Kurde, lebele. Tak się to robi. No to co? Pozostaje nam w tym momencie dosztukować te kondensatory zgodnie z obowiązującymi normami, czyli wstawić po prostu sprawne. Zakulkujemy płytę, zobaczymy, czy zacznie nam ten telefonik widzieć sieć. Stary ten pierwszy kondensator mam tutaj odłożony. To też jest kolejna nauka. Nie wyrzucam takich rzeczy, bo on był sprawny, że on sobie tutaj... O, jest! I ja go sobie grzecznie wykorzystam i przylutuję. Ale żem smarnął. Jest, więcej się nie dało. Matko bosko. Ale żeś to Warszawa zrobił. Dobra, dolutuję sobie hotę. Będzie prościej. 330. Jak jest trochę dolutowany, to nie powinno mi go zmuchnąć. Okej, okay, siedzi. No i co teraz? Teraz musimy tego wariata wyrzucamy. Leci
kosmos, a dobieramy jakiś kondensator tutaj, żeby w jego miejsce wlutować. Najprościej sprawdzić jego parametry, ewentualnie jeśli mamy po prostu kondensatory, możemy go wymienić, a jeśli mamy płytę główną, drugą na dawce, na części, co też polecam takie rozwiązanie, bo po prostu jest prościej, to wtedy też jest prosto, bo wyrzucamy z jednej płyty, wrzucamy do drugiej i mamy pewność, że to jest ten sam kondensator. Ja w ten sam sposób zrobię, tylko zaraz zanurkuję pod biurko i sprawdzę, czy taką płytę mam rozlutowaną. Mam nadzieję, że tak jest, bo nie bardzo chce mi się teraz ją rozlutowywać. Mam płytkę dawcę. Udało się, znalazłem, wygrzebałem, wynurkowałem się. To jest płyta dawca i jest kondensator, który jest mi potrzebny. I teraz go wylutujemy. Muszę to zrobić delikatnie, żeby go nie uszkodzić, bo nie chcę mi się szukać kolejnej płyty. Z dwóch stron go dotykamy, nagrzewamy. Można to zrobić też hotem, ale w ten sposób też łatwo wylutować. Ważne, żeby to robić dosyć szybko, to wtedy on się nagrzeje. O, mamy go. Jest nasz. Ten kondensator będzie naszym kondensatorem na tej płycie teraz. Damy trochę topnika. Trochę. Miało być trochę. Docinkujemy. Trochę. Trochę, Łukasz, troszkę. Na 180 stopni, także łatwiej też nam się ten kondensator wlutuje. No i teraz dosuwamy go, delikatnie go przylutujemy i poprawimy sobie to hotem, żeby siadł jak trzeba. Ups, powoli. O, nie, jeszcze jakby mi odleciał, to już w ogóle by było jaja. Wystarczy flow zmniejszyć, ale ja jestem tak leniwy, że nawet widząc to, że mi coś odlatuje, ja po prostu tego nie zmieniam. Jestem czubem. Okej, jest wlutowany, jest na miejscu. Niech troszeczkę ta płyta ostygnie. Sprawdzimy jeszcze, zrobimy jeszcze jeden pomiar. Jeśli wszystko będzie dobrze, to będziemy go kulkować. Sondy. Gdzie są sondy? Tutaj są sondy. Jedna i druga. 0,47 jest zajebiście. Bierzemy się za kulkowanie połówek w iPhone 11 Pro. Do kulkowania użyjemy jak zwykle naszych sheet Quanli. Tu jest do 11 Pro Max. Czyli każdy z tych iPhone'ów ma różne sito. Są też sita 6 w jednym, że jest milion tych sit. Nie używałem ich, mam te pojedyncze. Aczkolwiek teraz do szkoleniówki będziemy używać właśnie takich 6 w jednym. Znam relację, jak się tym kulkuje. No bo powiem szczerze, fajniej jest, jak ma się jedno sito, a nie 30, tak? Siedzi. No i co, zabieramy się za pastowanie. No i tu przy porcie SIM tylko delikatnie uważamy, żeby zbyt dużo tutaj nie cisnąć. Okej, okay. Chlas. Ach, nie jest źle. Trzyma się ten fach w ręku. Delikatnie ściereczką, z nadmiaru. Pach i lecimy pod mikroskop. Nagrzewamy wpierw całość i grzejemy, czekamy, aż się wszystko nam ładnie zakulkuje. O, uciekła mi jedna. Ajajajaj, dobra, zaraz będziemy ją dokładać. Jedna. O, dobra, czy jest tutaj? Może zbiorę ją stąd. A już zastygła. Nie użyję. O, tu jest jakaś mała. No wyjdź stąd. Skakuj tutaj. O, nie chcę współpracować. W takim przypadku wystarczy po prostu dołożyć troszkę pasty w tą jedną dziurkę. No a to albo tam naokoło delikatnie, no, nic się nie stanie. Jezu, dokładam wszędzie, ale nie tam gdzie trzeba. Okej, siedzi. Przetrzemy. I jeszcze raz grzejemy. I tylko ten obszar. Mam nadzieję, że teraz wejdzie jak trzeba. Dobra. Jest. Damy mu chwilkę, niech ostygnie, zdejmiemy sito, dogrzejemy bez sita i grzejemy i sprawdzamy, czy udało nam się naprawić iPhone'a 11 Pro na brak zasięgu. I teraz dam troszeczkę topnika. Pomoże nam przy lutowaniu. I grzejemy jeszcze raz. I mamy to. Warto o tym zawsze pamiętać, bo to jest naprawdę ważne, bo bez tego mamy możliwość, że te kulki nam się nie wkleiły dobrze i po prostu nam się to wszystko rozwali podczas lutowania, a tego naprawdę nie chcemy. Także dół jest zakulkowany, znowu bierzemy nasz diabelski podgrzewacz, mikroskop już nie będzie potrzebny, dolna płytka wskakuje z powrotem, jest na niej troszeczkę topnika, pomoże nam to w lutowaniu. Na dolną, to jest ta, chyba bym przylutował nie tą co trzeba, to byłyby jaja. Na górną płytkę dajemy troszeczkę topnika. Niedużo, ale na te wszystkie pola na pewno nie zaszkodzi. Układamy, pozycjonujemy i odpalamy lutownicę. Odpalamy 175 stopni, znowu czekamy, możemy sobie zaparzyć herbatkę. Temperatura osiągnięta, dla świętego spokoju sprawdzę jeszcze pod mikroskopem, czy mi się tutaj gibie ten płyt. Płyt się gibie, także jest wszystko w porządku. Wyłączam i znowu czekamy, aż
płyta nam ostygnie i wtedy będziemy mogli włożyć ją bezpiecznie w korpus i sprawdzić, czy udało się. Płyta już w temperaturze pokojowej. Przemyjemy dokładnie boki płyty z topnika, który gdzieś mógł tutaj wypłynąć. Jeśli nie daliśmy go dużo, to raczej nie powinno być z tym większego problemu, ale zawsze dla świętego spokoju lepiej zostawić po sobie tutaj porządek. No i co? No i wsadzamy w korpus całość. Ja tutaj wyjąłem tego Face ID, włożę go z powrotem. No i co? Uzbrajamy korpus. Nie będę skręcał śrub, pospinam taśmy. Te śruby nie będą zbyt potrzebne do zasięgu. A może jednak wkręcę. Trójkąt nasz bermudzki może różnie funkcjonować. Dla świętego spokoju dokręcę parę śrub, przynajmniej tych dużych. Zaraz się okaże, żeby wszystko działało, a ja nie dokręciłem śruby, także nie chciałbym takiej sytuacji. Jedna, druga i trzecia i powinno starczyć. Jest, mamy to. I teraz tak, baterii nie wpinamy, pamiętamy. Wpinanie baterii wcześniej jest B. Wpierw wyświetlacz. Raz. No wskakuj. Dwa. I trzy. I teraz możemy wpiąć bezpiecznie baterię. Ciężki moment. Zawsze to jest moment prawdy. Czy zadziała? Jest logo Apple. Czyli znowu się cieszymy, bo coś się zmieniło. W sensie może nie zmieniło się. Zaczął działać. Jakby źle była zlutowana połówka, mógłby nie odpalić. Okej, mamy pulpit. Gwiazdka potek 06 potek. Zobaczymy, czy nie zginął nam basement. Nie zginął nam, to też jest dobrze. Dotyk działa, dźwięk ja też słyszałem, że działa. No i co, znowu teraz wsadzam kartę SIM swoją. Trzymam kciuki, że zacznie to działać, bo bardzo, bardzo bym chciał. Okej, wsadziłem kartę SIM, powinno ją widzieć. A jest! Jest mało, bo mało, ale jest! I o to nam chodziło właśnie. Jego nie będzie więcej, bo tu jest, mówię wam, klatka Faradaya. Ale mamy zasięg i to, zobaczcie, od razu zadziałał, tak? Także głupim problemem był głupi kondensator. Taki malutki kondensatorek był problemem braku zasięgu w iPhone 11 Pro, który na szczęście udało się zlokalizować i naprawić. Także jest, tak, mamy to. I to mi się podoba i takie naprawy lubię. I tak powinno to wszystko wyglądać. Naprawdę cieszę się, że się udało to ogarnąć. Nie poszła cała ta diagnostyka na marne. Mam nadzieję, że czegoś mądrego się nauczyliście i zobaczyliście, jak ewentualnie coś diagnozować. Czyli nie zawsze próbujemy od razu wymieniać układy. Zaczynamy od rzeczy, które prościej jest wylutować. Jak w tym przypadku wylutowaliśmy jeden, my dwa, ale drugi kondensator okazał się zepsuty, wystarczyło to wymienić, zlutować i wszystko działa. I tym akcentem kończę ten odcinek, do zobaczenia w takim razie w następnym. Siemaneczko.